To, co jest dla mnie najbardziej, największym wyzwaniem, no to jej te szpilki. Ja nie wiem, jakie tam są, chyba, nie wiem, 10, 11, 15 centymetrów. Pamiętam pierwszy raz, kiedy założyłem ten bardzo wymagający obuw, no to przez jakieś 15 minut totalnie równowagi nie potrafiłem zachować i zacząłem sobie zadawać pytanie, jak kobiety chodzą na takich szpilkach, do tego przez cały dzień, do tego jeżdżą samochodem, kiedy ja nie potrafię 15 centymetrów przejść. A to jest ekstra w ogóle, wcielanie się w mężczyznę, to jest coś niesamowitego. To nie ma takiego przełożenia, czy ja jako kobieta zrobię kobietę, czy ja zrobię mężczyznę. Nad każdą postacią trzeba tak samo ciężko popracować. Nie wiem. Po prostu to jest tak niewyobrażalne w mojej głowie. Znowu, myślę, że będę się świetnie bawić. Bo ja zobaczyłem coś takiego, mówię, och, to niemożliwe, to jest świetne. Nie jestem przekonana, czy wokalnie potrafię na tyle się zmienić tego mężczyznę, żebym była przekonywująca. Podejrzewam, że nasi chłopcy też mają podobnie, kiedy muszą wcielić się w kobietę, założyć szpilki, ale to jest takie zabawne, kiedy obserwujemy ich z tymi ogromnymi nogami, jak dyskutują, no a ty ile masz, 12 czy 18?